W tym filmie obliczymy sobie pochodną funkcji wykładniczej o dowolnej podstawie. I skorzystamy z tego, że umiemy już obliczyć, bo to było w poprzednich filmach, pochodną funkcji e do x, czyli takiej funkcji wykładniczej, gdzie podstawą jest e. I wiemy, że to jest po prostu e do x, czyli to jest taka wyjątkowa funkcja, dla której nachylenie stycznej jest równe wartości funkcji w danym punkcie. No, i teraz możemy z tego skorzystać do tego, żeby obliczyć pochodną funkcji wykładniczej już o dowolnej podstawie, niekoniecznie e. Czyli chcemy obliczyć pochodną funkcji a do x, gdzie a to jest jakaś dowolna, stała. To jak to zrobić? Żeby to obliczyć, to ja przedstawię a w taki specjalny sposób. Skorzystam z własności funkcji wykładniczej i logarytmicznej i napiszę, że a to jest to samo, co e do potęgi logarytm naturalny z a No jeżeli to nie jest dla ciebie jasne i oczywiste dlaczego tak jest no to zas zastanów się nad tym co to jest logarytm co to znaczy co to jest logarytm z liczby a logarytm naturalny z liczby a to jest taki wykładnik do którego trzeba podnieść podstawę czyli e bo to jest to samo co logarytm o podstawie e z a Czyli to jest taki wykładnik, do którego trzeba podnieść liczbę E, żeby dostać A. No to ja właśnie E podnoszę do tego wykładnika. E podnoszę do takiego wykładnika, że jak podniosę do tego wykładnika, to dostanę A. Czyli mam taką równość, że A to jest to samo, co E do potęgi logaryt naturalny z A. No więc teraz mogę skorzystać z tej równości tutaj, i zamiast A wpiszę właśnie. E do potęgi logarytm naturalny z A. I to całe podniesione tak jak było do potęgi x. No i teraz skorzystam z kolejnej własności funkcji potęgowej. Jak mam takie wrażenie potęgowe, i jeszcze do potęgi, no to te potęgi, te wykładniki muszę pomnożyć. Czyli to będzie po prostu E do potęgi logarytm naturalny z A razy x, po prostu te wykładniki się pomnożą. No dobrze, ale teraz żeby policzyć pochodną tego, może wezmę znowu inny kolor, żeby policzyć pochodną tego, to skorzystamy ze wzoru na pochodną funkcji złożonej. Bo mamy tutaj złożenie funkcji, e do jakiegoś wykładnika i w tym wykładniku mamy funkcję wewnętrzną, czyli funkcja zewnętrzna to jest e do jakiegoś wykładnika. No a to wiem jak obliczyć, tutaj korzystam z tego wzoru, który przytoczyłem na początku. Czyli korzystając z tego wzoru mogę napisać, że to jest e do tego samego wykładnika, czyli logarytm naturalny z a razy x, razy pochodna funkcji wewnętrznej, razy pochodna tego co w wykładniku. Ja może napiszę, czyli razy logarytm naturalny z a razy x i pochodna tego. No ale pochodna tego, logarytm naturalny z a to jest po prostu jakaś stała. Czyli to jest stała razy X, czyli ta pochodna to będzie po prostu ta stała, czyli to będzie e do potęgi logarytm naturalny z A razy X razy logarytm naturalny z A. No dobrze, a teraz co to jest e do potęgi logarytm naturalny z A. To mogę zapisać z powrotem, korzystając z tego, co tutaj miałem. To napiszę może znowu, że to jest e do potęgi logaryt naturalny z A, i to całe do potęgi X. I razy jeszcze logarytm naturalny z a. No a e do potęgi logarytm naturalny z a to jest po prostu a. Czyli dostaję, że to jest a do x razy logarytm naturalny z liczby a. Więc znalazłem wzór na pochodną funkcji wykładniczej o dowolnej podstawie, że ta pochodna jest równa tyle. Że to jest a do potęgi x razy logarytm naturalny z tej podstawy a. No, i teraz korzystając z tego, mogę obliczyć pochodną jakiejś funkcji. Weźmy sobie na przykład pochodną funkcji 8 razy 3 do potęgi x. Pochodną takiej funkcji chcę obliczyć. No to to jest 8 razy pochodna funkcji 3 do x. No to zgodnie z tym wzorem to będzie 3 do potęgi x razy logarytm naturalny z 3. Czyli Mogę te, te stałe jakoś razem tutaj napisać, że to jest 8 logarytmów z 3 razy 3 do potęgi x. Taki jest wynik.